Dlaczego zdecydował się pan popierać pana Straszyńskiego w drugiej turze wyborów? W drugiej turze wyborów podjąłem razem z moim komitetem taką decyzję odnośnie poparcia dla pana Adama Straszyńskiego. Po pierwsze, dlatego że wiele punktów z naszych programów są to same, są zbliżone. Dbałość o racjonalizację wydatków, dobre, planowe przeprowadzanie inwestycji, zwiększanie funduszy na organizacje pozarządowe, wsparcie dla sportu, mieszkania komunalne. Przede wszystkim ogromna waga, do której ogromna sprawa, do której przywiązujemy ogromne znaczenie, to kontakt z mieszkańcami. Tego kontaktu przez ostatnie lata brakowało. Mieszkańcy nie mogli spotykać się, wypowiadać swoich potrzeb, sygnalizować tych potrzeb, dlatego że nie było spotkań z burmistrzem, a to jest podstawa w każdym samorządzie. Kontakt z mieszkańcami to jest najważniejsza rzecz, która z jednej strony pomaga rozwiązywać te najważniejsze problemy, ale z drugiej strony też pozwala kreować inwestycje i potrzeby daleko większe i daleko bardziej idące w jakimś odstępie czasu. Czy to oznacza, że w tej niedalekiej przyszłości, jeśli pan Straszyński wygra, będą panowie chcieli jakoś współdziałać? Tak, oczywiście, to jest zrozumiałe, że to współdziałanie i wsparcie z mojej strony będzie tutaj obecne, jeżeli chodzi o z jednej strony doświadczenie samorządowe. Przez ostatnią kadencję miałem zaszczyt pełnić funkcję radnego powiatowego. Te sprawy związane z Gniewkowem są mi bardzo dobrze znane. Także z mojej strony to wsparcie na pewno będzie. Wsparcie ze strony osób, które startowały w wyborach, wsparcie z osób, które dostały się do Rady Miejskiej, gdzie będą pomagały z jednej strony w tworzeniu, w kreowaniu tych wszystkich ważnych spraw, które gdzieś mamy podobnie, jeżeli chodzi o nasze programy, ale też pilnowanie, żeby to było zrobione tak, jak sobie założyliśmy. Dlaczego wyborcy powinni zagłosować na pana w drugiej turze? Bo proponuję coś nowego. Proponuję, aby mieszkańcy poczuli się lepiej, aby mieszkańcom żyło się lepiej. Chcemy zmieniać Gniewkowo i gminę Gniewkowo w sensie nie obietnic, a czynów. Chcemy, aby mieszkańcy najpierw mieli realizowane potrzeby pierwszego rzędu, a dopiero później byli współorganizatorami różnych spraw inwestycyjnych, aby mieszkańcy mieli większy wpływ na decyzje, które są podejmowane w gminie Gniewkowo. I myślę, że właśnie ta droga będzie najlepszą drogą dla wszystkich, którzy tutaj mieszkają, aby też czuli się bezpiecznie i dumni z tego, że tutaj mieszkają. Co jest z tymi sprawami pierwszego rzędu, jak to pan określił? Naszym zdaniem sprawy pierwszego rzędu to oświetlenia, lepsze drogi, kanalizacja, wodociągi. To są te wszystkie sprawy, które tutaj niestety, ale cały czas kuleją. Jesteśmy po wielu spotkaniach z mieszkańcami gminy Gniewkowo, którzy wręcz proszą o to, aby było to zrobione, ponieważ przez X lat nie mogą po prostu żyć i funkcjonować normalnie. Dlatego my mówimy dzisiaj stop. My mówimy, że trzeba najpierw zrobić te rzeczy, a dopiero później zajmować się inwestycjami, wielkimi inwestycjami, które dzisiaj są wmawiane i obiecywane mieszkańcom, a których tak naprawdę jeszcze nikt nie widział. Moim zdaniem dzisiaj w Gniewkowie najbardziej potrzebne są sprawy społeczne. Zaniedbany jest system gospodarki komunalnej. Nie ma mieszkań komunalnych, nie ma mieszkań socjalnych. My w programie, jako Komitet Wyborczy Wyborców Adama Straszyńskiego, proponujemy pewne rozwiązania, które doprowadzą do tego, aby poprawić tą całą sytuację właśnie dla mieszkańców. Jako Komitet Wyborczy Wyborców Adama Straszyńskiego zwracamy szczególną uwagę na nasz Park Wolności, na miejsce spotkań młodzieży, osób starszych. Kiedyś to tętniło życiem, kiedyś to było miejsce, w którym można było spędzać bezpiecznie czas. Dzisiaj niestety jest to miejsce jednego wielkiego bałaganu i myślę, że dzięki wygranej będziemy mogli ożywić ten plac i znów ludzie będą mieli swoje miejsce w Gniewkowie, w którym będą mogli się spotkać, wypocząć, porozmawiać i spędzić cudownie przedpołudnie lub popołudnie.